prawnicze jądro Cieszyna, Stary Cieszyn, no jest, tak samo wygląda jak i dzisiaj, z małą tylko różnicą. Szyldy były w języku niemieckim przeważnie, trochę polskim, czeskim i na ulicy było słychać przede wszystkim język niemiecki, w drugim rzędzie polski, trochę czeski, jidysz, to bardzo też rzadko, no i o dziwo także język węgierski. A mój pradziadek, Krzysztof Lukas, miał za zadanie zajęcie kasy garnizonowej, co było bardzo ważne. No pieniądz, wojsko wojskiem, ale pieniądz rządzi światem, jak to się mówi. Tak, pecunia non olet, tak? No właśnie. Olza to była rzeką graniczną i pokazanie się tam z aparatem fotograficznym. Tak, to nie był dobry pomysł. No chyba jeden taki poważny, który sprawił dość dużą część miasta. Najpoważniejszy pożar, no to był w 1789 roku, który strawił prawie całe miasto. Kiedyś z koleżanką Danusią Pawłowicz, która już niestety nie żyje, siedzieliśmy sobie kiedyś w kafe muzeum i ona mówiła: Mariusz, słuchaj, coś by trzeba takiego zrobić fajnego w tym Cieszynie, żeby tak ożywić coś miasto. Wiesz co, ale są fajne magnolie przecież, możemy zrobić taki spacer tym szlakiem mojego wuja, który właśnie tak uwielbiał magnolie. No, opracowaliśmy taki szlak. Ja rozumiem, że dla nas z pewnością będzie ważniejszy Józef Piłsudski, który notabene Cieszyn miał głęboko w nosie i na ostatniej półce, jak chodzi o późniejszą historię miasta.